Witajcie kochani w nowym roku. Mam nadzieję, że zdecydowanie lepszym niż ten, który właśnie minął. Chciałbym podsumować parę rzeczy. Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał i chcą razem ze mną tutaj uczestniczyć w tych rozliczeniach i różnych takich mądrościach, głupotkach, którymi chcę się z Wami podzielić. Drugą rzeczą, za którą też chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, kochani, to jest obecność na grupie. Zawsze w opisie daję link do grupy Pompy Ciepłej Fotowoltaika Użytkownicy i porady. No i uwaga, kochani, 906 członków przez ostatnie dwa miesiące udało się zebrać. Filmy też są fajnie oglądane. Widzę, że lubicie angażować się w te sprawy. Dużo komentarzy, niektóre są fajne, niektóre są takie, że szkoda ich czytać, ale dziękuję za wszystkie łapki w górę. No i co, chciałbym podsumować, bo tak, od stycznia 2020 roku, w zasadzie od 3 stycznia, to troszkę wcześniej miałem zamontowane, ale wiadomo, musieli wymienić licznik z elektrowni w PGE, więc od stycznia 2020 roku zacząłem użytkować fotowoltaikę. Więc tak wyglądała produkcja. W styczniu nie pokazuję tutaj, bo zainstalowałem tą aplikację troszeczkę później i przez to styczeń mi nie pokazuje, ale w pełnej produkcji jest wszystko. 11 790 kWh, czyli 11,79 MWh. Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Tak, w tym roku, jeżeli chodzi o podsumowanie, to tak, wiodącym miesiącem zdecydowanie jest miesiąc kwiecień. Prawie 1674 kWh. Średnia wyszła mi prawie 1050, czy ponad troszkę 1050. No, listopad, grudzień, marny jak cholera, ale to jest normalne. Tu się nie ma czego spodziewać niesamowitego, bo przecież wiadomo, że to nie są miesiące produkcyjne. Tak naprawdę to zresztą tutaj też widzicie, nie mam tego stycznia, ale to ten styczeń był poniżej lutego i widać, że luty jeszcze jest 450, a tutaj już mamy od marca zaczyna się jakaś produkcja, nawet ponad 1000 kWh, więc naprawdę fajnie. Dobrze, to tak to wyglądało, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, a teraz przejdziemy sobie do rozliczeń fotowoltaiki i pompy ciepła. No niestety, tego się spodziewałem. Prądu do końca roku mi nie wystarczyło. Zbrakło mi jakieś 1100 kWh. Co za sekundkę Wam pokażę już. Przesuwamy się tutaj i mamy, że 1100, dokładnie 31 spisałem grudnia. Tutaj mamy ostatnią, ta linijka nas będzie interesowała, 31 grudnia energii oddanej do sieci miałem 8693, pobranej z sieci miałem 7066. No to jak tutaj widzicie, produkcja 11790, tak już zaokrągliłem, dlatego to już nie chcę. Jeżeli chodzi o magazyn energii po odliczeniu tych 20%, minus 110 kWh, więc jestem na minusie w tej chwili. Myślę, że to będzie wyglądało tak. W grudniu powinno przyjść rozliczenie, w styczniu powinno przyjść rozliczenie za pierwszą połowę roku zapłaciłem dokładnie 90 zł do elektrowni. W styczniu zapłacę 90 zł plus te 110 kWh. To się powinno zgadzać, a nawet jest duża szansa, że będzie zero, bo jak było to rozliczenie czerwcowe, czyli od stycznia do czerwca, to z niego wynikało, w tej chwili nie mogę odnaleźć, bo chciałem Wam też to pokazać, ten rachunek, ale jak przyjdzie rachunek w styczniu, to na pewno Wam go pokażę. To tam było, że niby jestem o 100 kW do przodu, więc jest duża szansa, że faktycznie wyjdzie to na zero, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo to jest 100 kW, 100 kWh to jest 71 zł, więc powinno przyjść w granicach tam 150 zł
170 zł za styczeń, za tą drugą połowę roku, czyli od czerwca do grudnia. No i myślę, że będzie tak, no bo jak wiecie, też zamontowałem pompę ciepła, która do tej pory zużyła nam 2660 kWh. Jest to od, już Wam mówię, 34. Od 3 października pracuje pompa i zużyła 2660 kWh. 2660 razy 0,65 to jest 1729 zł, jeśli bym za to zapłacił. 1729 i podzielmy sobie to na 3 miesiące, wychodzi nam 576 zł. Krótko, zwięźle, tematycznie, taniej niż jako groszkiem. Niektórzy tu się rozwodzą nad tematem, że jakieś tam bufory to też jest fajna rzecz. Ja nie mówię, że nie. Nie wiem, nie sprawdziłem, nie będę się wypowiadał. Jeżeli coś zużywa 1 do 1, raczej to nie jest możliwe, żeby było lepiej, ale tutaj zasłaniamy się tym. Znaczy niektórzy tłumaczą, że ale przecież tam możemy działać w taryfach, w trzech taryfach i wtedy wychodzi nam średnia ważona zdecydowanie inna. Możliwe, nie wiem. Ja powiem tak. Nieważne, czym grzejemy grunt, żebyśmy nie byli niewolnikami swojej tak zwanej kotłowni, no bo to jest bez sensu po prostu, jeżeli jest możliwość, nawet jeżeli gazem będziemy grzali, a ten gaz ogrzeje nam tak, jakbyśmy chcieli, no to i będziemy zadowoleni finansowo, no to po prostu cieszyć się i używać, prawda? Nie będziemy negowali tutaj zupełnie innych form, które są możliwe, no bo każdy robi jak uważa. No i tak, jeżeli chodzi o tą produkcję, tak jak już powiedziałem, to jest to 11790 kWh. Wynik myślę, że niezły. Napiszcie w komentarzach, jak tam u Was. Zapraszam oczywiście na grupę, zapraszam również do subskrybowania tego kanału. Będę chciał pokazywać Wam tak mniej więcej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie moje zużycia, moje spostrzeżenia co do grzania pompą ciepła i pracy fotowoltaiki. O, jeszcze z takich ciekawostek powiem, że ogólnie jeżeli chodzi o grudzień o pompę ciepła, no to troszeczkę powiem szczerze, że bo tak, zastanawiam się jak ona będzie zużywała przy minusach, ale jak ja patrzę, jak to wygląda, bo tak, ogólnie mamy bardzo wilgotną pogodę i z tego, co tutaj stwierdzam, to wilgotna pogoda nie jest super, super sprawą. Tak, to jest od 5 grudnia do 31, a czekajcie, wcześniejszy, jak ja mam, 28 listopada, to jeszcze bliżej będzie, dobra. Czyli od 28 listopada do 31 grudnia, odpalimy sobie kalkulatorek. Tak, i lecimy z tematem. Zaraz zobaczymy, ile zużyła nam pompa konkretnie za grudzień. 2660 minus 1166 to jest 1494 kWh. 1494 kWh. No i dlaczego? No, obserwowałem trochę pompę, jak ona sobie pracowała. Po prostu przy nawet plusowych temperaturach, ale bliskich zera i przy kochani takiej wilgotnej pogodzie, no to po prostu non-stop robią się, znaczy non-stop to może też źle to określam, bo nie siedzę tam non-stop, żeby to sprawdzać, tylko po prostu tak jak to zaobserwowałem, robią się defrosty. Robią się często, sporo tej wilgoci jest w otoczeniu, więc chyba lepiej by było, bo tak próbuję sobie wykalkulować, ile mi tej energii zbraknie do rozliczenia takiego całorocznego sezonu grzewczego i myślę, że gdyby było na minusie, czyli byłoby taki, nie wiem, minus 3, minus 4, ale byłoby, nie byłoby takiej wilgotności w otoczeniu, sądzę, że ten wynik byłby zdecydowanie lepszy. Jeżeli jest tutaj u nas na grupie, bądź ktoś będzie oglądał ten film i jest jakimś fachowcem w tym temacie, niech się wypowie, bo jestem bardzo ciekawy, czy moje myślenie jest dobre, ale wydaje mi się, że chyba źle nie myślę, bo jak były minusy, na przykład miesiąc listopad był zdecydowanie chłodniejszy, a zużycie było mniejsze, a temperatura w domu była taka sama cały czas, nic tutaj nie kombinowałem, nic nie zmieniałem.
No dobra, kochani, na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy film. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, bardzo dziękuję za komentarze i te pozytywne, i te negatywne. Bardzo dziękuję również za te komentarze, które są zupełnie bez sensu i szkoda ich w ogóle, szkoda na nie w ogóle odpowiadać, ale one też podbijają, że tak powiem, widoczność na YouTubie, więc piszcie, co tam uważacie. Jeżeli macie jakieś fajne swoje spostrzeżenia, to bardzo chętnie się wysłucham, to będzie ciężko, ale przeczytam i na wszystkie komentarze chętnie odpowiem. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki bardzo. O, i się zacięło. A nie, to nie tak miało być. Ty zobacz, no. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą aplikację Multimatic, jestem w szoku głębokim, ponieważ ona pokazuje prawdę. To jest dziwne. Jest to aplikacja Vaillanta podpięta pod tą moją pompę Saunier Dival i ona pokazuje prawdę. Naprawdę, to są różnice na poziomie, na całości, odkąd założyłem podlicznik i działa sobie pompa. Sprawdzałem sobie, przepraszam, jakie było zużycie z pompy, jakie było zużycie z licznika. No i kurde, tam jest różnica 50 czy 60 kWh, więc można powiedzieć, że różnicy nie ma. Dzięki bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie.